jedno z najbardziej problematycznych przejść i przejazdów rowerowych na terenie Tczewa. Mowa o zebrze u zbiegu ulicy Zygmunta Starego i Jagiellońskiej. W ostatnim czasie doszło tam do kilku niepokojących zdarzeń. Część kierowców nie wie, jak zachować się w momencie, gdy na przejeździe pojawia się rower. Dlatego przypominamy, jak należy zachować się, dojeżdżając do takiego miejsca. Po pierwsze, pomimo różnych artykułów w mediach ogólnopolskich, nic się w przepisach nie zmieniło. Jeżeli chodzi o pierwszeństwo rowerzystów, to pierwsza rzecz. Jeżeli rowerzysta jest na przejeździe rowerowym, to bez znaczenia, gdzie ten przejazd rowerowy jest zlokalizowany, zawsze ma pierwszeństwo. Druga kwestia. Jeżeli rowerzysta jedzie drogą wzdłuż drogi głównej, tak, on nie skręca w żadną stronę, a kierowca będzie mu przecinał ten przejazd rowerowy, tak? Na przykład będzie skręcał z głównej, przecinając przejazd, albo wyjeżdżał z podporządkowanej i będzie mu ten przejazd przecinał, to kierowca zawsze musi mu wtedy ustąpić. I tak samo jest odwrotnie, tak? I taką sytuację mamy tutaj. Jeżeli rowerzysta przecina drogę główną, którą na wprost jedzie kierowca samochodu, to rowerzysta musi, zmieniając kierunek ruchu, ustąpić kierowcy. Tylko tutaj akurat na tym skrzyżowaniu nie jest problemem to, że rowerzyści wymuszają to pierwszeństwo, bo albo schodzą z roweru, albo zwalniają, zatrzymują się. Kierowcy w większości przypadków tutaj sami rezygnują z tego pierwszeństwa, ustępując rowerzystom. Tylko problem jest taki, że to jest jezdnia dwupasmowa i jeden kierowca ustąpi, a drugi kompletnie nie zwróci na to uwagi, albo jest rozkojarzony, albo no, nie pamięta o przepisach, albo po prostu o drugim człowieku. I stąd dochodzi do kolizji na tym skrzyżowaniu. Do tematu największego skrzyżowania w Tczewie wrócimy. Przyjrzymy mu się wspólnie z tczewskimi policjantami.